Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Józi Rolnik. Przepraszam, że nie było mnie bardzo długi czas, około 6 miesięcy, ale musiałem sobie zrobić taką przerwę i musiałem zająć się szkołą ogólnie, przy traktorku, przy moim nabytku nowym, jak się dzieje. Niektórzy śledzą Instagrama, kupiłem sobie kosiarkę samojezdną, MTB Bocht. No i przy wczorajszym dniu, czyli przy 23 czerwca, znalazłem stare, przepraszam, halogeny i wziąłem takie, o, instalację tutaj zrobiłem, taką ciekawą. Tutaj ogólnie taką zrobiłem. Tu są dwa kable, wziąłem ich, okleiłem taśmą izolacyjną, dlatego żeby nie zamokły. Są one kleszczykami poskręcane, no i są takie. I tu jest oczywiście następna lampa, też takie ładne. Oczywiście wszystko działa, wczoraj doprowadziłem instalację. Zamontowałem ich na oczywiście takie śrubki, bo takie są. One oczywiście tutaj trzymają. Ten cały metal tu trzymają, o. Można zobaczyć, tu cały metal. No tu trawę trochę zostało. Oczywiście. No to więc ta instalacja idzie tutaj. Idzie tutaj ona tak. Taki kabel jest normalny. O, taki niebieski. Wziąłem to, położyłem tutaj pod... O, jeszcze resztę. Izolacyjnej tu są, to już potem sprzątnę. O, taki kabelek tu idzie. Idzie on obok gazu do napędu i obok hamulca. Tutaj idzie. O, i tu idzie, jest do, jest dziura. I tu jest, są kable od rozrusznika. I tu są kable do świateł, rozdzielają się. I wziąłem tu na trytytki, przypiąłem. On się tu rusza, muszę go poprawić jeszcze. I on idzie tu, tu jest trytytką, tu musiałem to splątać, bo tu się urwało, nie wiem dlaczego. I to doszło tu, idzie stąd tu, tu jest dziura w masce, zaraz wam pokażę, jak to tam wygląda. Tylko musicie chwilę zaczekać, bo muszę sobie coś podeprzeć maskę. Teraz wam pokażę, o co chodzi. Czekajcie. Dobrze, a więc sprawa wygląda tak. Tu są światła ogólnie, dwie żarówki, E5. I tu jest plus i minus na wsuwki. Więc wziąłem te wsuwki. Wziąłem tam miedzią, tą, co jest w kablach. Owinąłem, skleiłem i działa. Ja zaraz wam to pokażę. O, akurat mam kostkę spiętą, to git. I tu wam pokażę. Powiem tak, halogeny dużo biorą prądu, ale gdy wchodzi się silnikiem kosiarki na duże obroty, czyli na maksymalne, to one nie biorą prądu, tylko one ładują akumulator, z tego co tam widziałem. No i o, tutaj mówiłem właśnie o tym, że tu jest dziura. Tu idzie tak, tak, tak. I tu jest luźny ten kabel. Nie, muszę coś z nim zrobić. I niestety, powiem tak, jest jedna wada konstrukcyjna, której muszę wam powiedzieć. Jest to oczywiście na maskę te uchwyty, żeby wcisnąć te metale od maski. Błąd nad błędem. Błąd pogania. Wziąłem, no po prostu kupiłem płogi i wszystko, nawet tutaj też. No i po prostu oczywiście plastik chiński, nie wiem dlaczego. No i pękło, nie? Tu, o tu, tak jak pokazuję, tu pokazuję. No i oczywiście, jakby to nie było, wziąłem jeszcze tutaj pod chlepu, przerabiałem to. No i coś takiego mi wyszło, ale to tak trzeba jeszcze wziąć, przynitować może albo coś. Powiem tak, w baku jest trochę jeszcze paliwa. No ogólnie. I ogólnie to jest silnik. Czekajcie. Silnik Kochlera Command 17 koni. I ten silnik się nieźle sprawuje. Ogólnie. Zamkniemy sobie. Są tu też kosy. Oczywiście. Trochę są ubrudzone, bo po pracy, czekaj, kusiłem jeszcze trawę. Tu też trochę kamieni nachodzi, jak zwykle. No. Zaraz jeszcze muszę nim wyjechać. Tu, o, tu jest całe sprzęgło.
Tu jest od kół kierownicy. Musiałem ostatnio, miałem jedną naprawę. O, tak, przepraszam, że pod skosem. O, całe tu są kosiska. Nieporodzywiałe. Jedynie trochę przemalowane. Bo stara farba była jakaś taka żółta. Musiałem trochę podmalować. Tu oczywiście napinacz, paska trzyma. I zaraz wracam. A i tak ogólnie jest duży spadek deszczu. Zalany wszędzie. Tam też wszędzie. Deszczu to od groma. No to otóż, proszę Państwa, oto te przednie światła i te, które są dołożone, dają bardzo dużo światła, a także i ciepła, więc nie narzekam, bo piękne, instalacja też jest ładnie zrobiona. Jak na pierwszy raz, to się bardzo cieszę z mojej roboty. Nie jest ona taka, o, na odwal się, tylko taka po prostu fajna robota. A teraz wam pokażę, że one mogą ładować. Patrzcie, ja biorę wyższe obroty. Jest na plusie. Plus. Tu. Widzicie? No, jak zejdzie na wolny obrot, no to oczywiście na minus, tak? No, ale świecą perełki. Świecą. Też świeci. Nic nie jest źle zrobione. No i na minus. Dobra, gasimy. Dobra, więc byłoby to na tyle. Z mojej perełki. Nie wiem, czy może ją sprzedać, czy nie. Nie wiem, muszę się zastanowić.